Dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili naszą uwagę na psalmie 139. Jak widzicie, od jakiegoś czasu możemy sobie studiować psalmy, cieszyć się ich przesłaniem, ich nauką dla naszego życia. Jeżeli ktoś ma pragnienie, niech otworzy psalm 139 w swojej Biblii, ewentualnie korzysta z tych materiałów, które rozdałem. Przeczytajmy Słowo Boże. Dyrygentowi chóru psalm Dawida. Jahwe, Ty mnie przenikasz i znasz. Ty wiesz, kiedy usiądę i kiedy powstanę, poznajesz moją myśl z daleka. Śledzisz moje chodzenie i mój wypoczynek i wszystkie moje drogi badasz. Jeszcze nie ma słowa na języku moim, oto Ty, Jahwe, znasz je już dobrze. Obejmujesz mnie z przodu i z tyłu, kładziesz na mnie Twą rękę. Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wysoka, iż nie mogę jej pojąć. Dokąd ucieknę przed Twym duchem i dokąd się schronię przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeśli położę się w Szeolu, tam będziesz. Jeśli wezmę skrzydła jutrzenki, jeśli zamieszkam na krańcach morza, także tam zawiedzie mnie ręka Twoja i ujmie mnie prawica Twoja. Powiem zaś, niech mnie ciemność okryje, a noc powstrzyma dla mnie światło. Nawet ciemność nie jest ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień będzie jasna. Ciemność dla Ciebie jak światłość. Oto Ty utworzyłeś moje nerki, utkałeś je w łonie mej matki. Wysławiam Cię za to, że zdumiewająco mnie wyróżniasz za cudowne Twoje dzieła. Moją duszę znasz od dawna. Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, kiedy formowałem się w skrytości i gdy tworzyłeś mnie w głębi ziemi. Twe oczy widziały me czyny w księdze Twej, wszystkie one były zapisane. Dni moje zostały określone, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezrozumiałe dla mnie są Twe myśli. Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, więcej ich niż piasku. Gdybym skończył, wciąż przy Tobie jestem. Obyś zgładził, Boże, bezbożnego. A Wy, mężowie krwi, odstąpcie ode mnie. Wzywają Cię w kłótni, fałszywie przysięgają na Ciebie. Nienawidzących Cię, Jahwe, nienawidzę. Powstających przeciw Tobie mam w obrzydzeniu. Głęboką nienawiścią ich nienawidzę, stali się wrogami moimi. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj serce moje. Zbadaj mnie i poznaj Twoje myśli. I poznaj moje myśli. A zobacz, czy nie kroczę drogą zła. I prowadź mnie drogą odwieczną. Amen. Rewelacja. Podoba się? Piękny psalm, prawda? Jak każdy. Wiecie, psalm 139 to jest, tak dla przypomnienia, dzisiaj Tomek, kiedy rozpoczął nabożeństwo, tak nie wiadomo skąd nagle przypomniał wszystkim, słuchajcie, jesteście na nabożeństwie, jesteście przed obliczem Bożym. Widocznie tak go Pan prowadził, że potrzebało przypomnieć niektórym osobom, że znajdujemy się w zgromadzeniu, gdzie modlimy się, przyszliśmy w imieniu Jezusa i wierzymy, że Pan jest pośród nas. Amen. To ja Wam też coś przypomnę. Nie zapominajcie, że studiujemy Słowo Boże w tej chwili. To jest Słowo Boże. To jest Słowo, które wypowiedział Bóg. Psalm 139 to jest wspaniałe Słowo Boże. Wiecie, to nie jest taki sobie jakiś tam psalm. No, takie stare pismo gdzieś tam wykopali. No, poczytajmy. To jest Słowo Boże. To nie jest jakaś poezja, którą gdzieś tam, no, facet jakieś problemy miał i napisał. To jest Słowo Boże, ale też i to jest wylane serce, to jest przemyślenie człowieka, który już coś przeżył. Takiego psalmu nie napisze ktoś, kto nic z Bogiem nie przeżył i niczego w życiu nie przeżył. Czyli to jest tak, jak kiedy słucha się świadectw ludzi, którzy na przykład wiele lat byli na misjach. Kiedy się ich słucha, to czujesz, że coś przeżyli. Przecież byli. Zupełnie inaczej brzmi świadectwo osoby, która się, nie wiem, nawróciła 3 dni temu. A jeszcze inaczej osoby, która nawróciła się wiele lat temu i coś przeżyła z Panem. Doświadczyła Go.
To nie jest jakiś tam sobie psalm. To jest Słowo Boże, bracia i siostry. To jest psalm, który jest pełny Bożych atrybutów. Jest w nim mnóstwo Bożych atrybutów, wszechwiedzy, wszechobecności i opiewa Boga, który wszystko widzi, Boga, który jest sprawiedliwym sędzią, który po prostu jest Bogiem wszechmocnym, wszechmogącym. Jakże bardzo, myślę, dzisiaj wielu z nas na tym miejscu potrzebuje przypomnieć Go sobie takim, zobaczyć Go takim, wiedzieć jeszcze raz, Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty znasz moje życie. Panie, Ty wiesz, co się dzieje w moim życiu. Panie, Ty wszystko wiesz. Wiecie, jaka to jest jeszcze modlitwa? To jest modlitwa, która jest potrzebna w czasach, w jakich żyjemy i być może w czasach, które nadchodzą. Jest to modlitwa człowieka wolnego od oskarżeń ludzi. Ponieważ my żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo być oskarżonym. Wiecie, ja myślę, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ale gdy oglądamy telewizję, gdy czytamy gazety, gdybyście się chwilę skupili i przyjrzeli, zobaczylibyście, że my żyjemy w epoce oskarżeń, w epoce oblewania brudem ludzi. W epoce, kiedy liczy się pokazać kogoś jako gorszego, jako podłego, jako złodzieja, jako bez kogoś, kto jest po prostu zły, oczernić kogoś. Gdy posłuchacie polityków, doszli w tym już do perfekcji. A ten psalm to jest modlitwa człowieka, który zdaje sobie sprawę, gdyby w dwóch słowach ten psalm powiedzieć, to ten psalm by brzmiał, czy w jednym zdaniu, gdyby go powiedzieć, brzmiałby: Panie, oni nie wiedzą, ale Ty wiesz, jak jest. Ten psalm. Pozornie, gdy uważnie go przeczytacie i gdybyście zaczęli się zastanawiać nad każdym jego zdaniem, to pierwsze wrażenie, jakie można mieć, to, że momencik, on jest w złej kolejności napisany. Ten psalm ma wstęp na końcu. Przy uważnym czytaniu nagle jakby wydaje się, że wstęp jest właściwie na końcu. Jakby od 19 wersetu właściwie się wstęp zaczyna dopiero do tego psalmu. Ale jest to tylko pozorna niezgodność, o czym, do czego jeszcze później wrócę. To jest dobry psalm dla ludzi naszych czasów. Gdy, posłuchajcie mnie teraz uważnie, to jest dobry psalm dla ludzi naszych czasów, kiedy liczy się tak bardzo, co o mnie mówią ludzie. Wiecie, jakie to jest dzisiaj ważne dla wielu. Bóg, jeszcze raz chce wam dziś przypomnieć, jest mniej ważne, co mówią o tobie ludzie. Mniej priorytety dziecka Bożego. Ważniejsze jest, co o tobie mówi Bóg, twoja rodzina, twój zbór, a potem ludzie. To są priorytety. To jest dobry psalm dla ludzi naszych czasów. Właśnie dlatego, ponieważ tak bardzo jest ważne, co o mnie ludzie powiedzą. A tutaj Duch Święty przypomina, jest ktoś, kto widzi o tobie całą prawdę. Ja nie widzę całej prawdy. To, co widzę dzisiaj, to, nie wiem, białe kołnierzyki i uśmiechniętych ludzi. Teraz wszyscy, co mają białe koszule, to nie do was. Wiecie, o co chodzi. Ja mam czarny kołnierzyk. Chodzi o to, że my jesteśmy eleganccy dzisiaj, bo jest niedziela. Jutro będziemy, gdybym, nie wiem, niektórych was spotkał, przyszedł tak w połowie do pracy, to Tomek będzie jutro w rękawicach z wielkim kluczem do opon i oponę większą niż on sam będzie toczył do swojego tira. Poczuliście, jak on rękę ściska? Witaliście się kiedyś z Tomkiem? Ja się go pytam, chyba chłopie, wspomagania w tym tirze nie masz. A on mówi, ma takie, że jednym paluszkiem może nakręcić. Znaczy, że silny facet. Ale widzicie, jutro będziemy gdzieś jeszcze indziej. Będziemy kimś innym. Jedni z was będą w roboczym ubraniu, inni będą nieszczęśliwi, inni będą szczęśliwi. Jedni spełnieni, drudzy nie. Dzisiaj jesteśmy tacy, jutro inni. Ale jest ktoś, kto o tobie widzi całą prawdę. Do tego zmierza. My nie widzimy wszystkiego. Jakiś czas temu studiowałem taką historyczną książkę na temat Holokaustu i chodziło w tej książce o naród, który obok Żydów również został trzebiony, był bardzo mocno i rzadziej się troszeczkę o tym narodzie mówi,
ponieważ może nie miał takiego wkładu ani w Biblię, właściwie nie miał żadnego wkładu w Biblię. I dla nas Polaków może jakoś tak trochę bokiem ich nie dostrzegamy, ale chodzi mi o Romów. I czytałem, studiowałem taką historyczną książkę na temat miejsca Romów w Holokauście i tam były zdjęcia takich kochanych dzieci. Mam ją w domu, mogę wam kiedyś pokazać, gdybyście byli. Kochane takie dzieci, maleństwa. Obok było zdjęcie człowieka, mężczyzna, młody, czarne włosy, ładnie taki ostrzyżony. Patrzysz na zdjęcie, nic nie wiesz, prawda? A Bóg patrzy do środka i wszystko widzi. Zacząłem czytać i nagle mnie trzasnęło. Ten człowiek to był Józef Mengele, zwany Czarnym Aniołem. Dzieci na zdjęciach obok zużył do eksperymentów medycznych. Patrzę na niego, facet się uśmiecha. Poniżej jego zdjęcie z psem i z rodziną. Jacyś ludzie, jakieś inne dzieci niemieckie obok, na jakimś pikniku. Nie wiem, kto to był, nie wiem. W każdym razie zupełnie ktoś inny niż tam w obozie. Pomyślałem sobie, ten człowiek uciekł i nigdy właściwie nie złapano go, nie oddany został nigdy w ręce sprawiedliwości, chociaż był jednym z najgorszych zbrodniarzy. Myślałem sobie, Bóg wszystko wie. I rozmawialiśmy z jednym z braci i mówi, jak myślisz, czemu go nigdy nie złapali? Ja myślę, wiesz co, może się mylę, może to jest głupoty, co teraz mówię, ale obawiam się, że to nawet chyba Pan Bóg sprawił, że go nie złapali. Ponieważ Bóg sam dla niego przeznaczył swój sąd. Za to, co on zrobił, Bóg sobie go zostawił dla siebie. Bo nie ma kary u ludzi, którą można ukarać kogoś takiego. Ale to Pan Bóg wie. Ale tak na marginesie wam to mówię. Patrzysz na zdjęcie, nie widzisz, kto to jest. Spotykasz człowieka, nie wiesz, kto to jest. Ile razy czytamy w gazecie, czy widzimy w wiadomościach, że ktoś mówi, a spotkałam człowieka i oferował jakiś tam towar, czy nie wiem, mówił, że mu brak pieniędzy i oszukał. Oszukał was ktoś kiedyś? A wyglądał dobrze, nie? Są różne metody oszustów. A to mu pieniędzy brakło, a to tamto, siamto, wiecie, jak to jest z nimi. I też jakbyś tak popatrzył, no nie widać. A Bóg mówi, ja zbadałem cię i znam. Innym razem patrzysz na zdjęcie, stoi taki bidziutki, chudziutki facet. Patrzysz takie chuchro w jakichś śmiesznych, za dużych spodniach. W dziwnej czapce. Mało tego, patrzysz, a spod czapki jeszcze warkoczyk mu sterczy. Czy ktoś taki może coś dobrego zrobić? A pod dołem, pod fotografem pisze, że to największy misjonarz, jaki kiedykolwiek pracował w Chinach, Hudson Taylor. Człowiek, który zdobył wiele dusz dla Chrystusa. My oceniamy, jak mówi samo Słowo Boże, z tym, co widzimy, prawda? A Bóg mówi, ja widzę głębiej. Ja widzę głębiej. Może i ciebie czasami oceniają za wygląd, błędy albo na podstawie oszczerstw. Wielu z was, którzy żyjecie już długo, nieraz was to zranił, ponieważ zadziałało oszczerstwo. Wiele razy zostaliście źle ocenieni, ponieważ z powodu błędu. Ponieważ was nie znali ludzie i popełniliście błąd. Wczoraj rozmawialiśmy z Andrzejem, nawet mówiłem mu o tym, że tu się czuję dobrze, bo nawet jakbym coś raz czy dwa razy źle powiedział, to i tak mnie źle nie ocenicie, ponieważ wy znacie mnie lepiej. Wy wiecie, nawet gdybym coś palnął dzisiaj, to byście powiedzieli, albo się pomylił, albo coś mu się tam pomierzało. Ponieważ mnie znacie, a gdzie indziej, gdybym popełnił taki sam błąd, na tej podstawie by mnie już oceniono i nazwano takim czy innym. I tym się różni poznanie sprawy od niepoznania. Jak mówię, może jesteś kimś, kogo oceniają gdzieś za wygląd, błędy, nie wiem, czy na podstawie właśnie tego, co ktoś o tobie powiedział, czyli być może nawet oszczerstw, ale oto modlitwa, która niesie wolność. Chcę wam powiedzieć, Psalm 139
Niech będzie, bracia i siostry, w waszym życiu używany wtedy, kiedy będzie wam ciężko z powodu tego, co o was będą mówić. Po to go tam Bóg umieścił. Jak już powiedziałem, w czwartek, mając tutaj wykłady na temat uczniostwa, na temat bycia naśladowcą Chrystusa, powiedziałem, że gdy miałem problem i dzisiaj, gdy je mam, zażywam Boże tabletki. Tutaj całe opakowanie Bożych tabletek mam. Nazywa się psalmy. Bez recepty. Dają mi wiele posilenia i zdrowia. Podobno psalmem tym uroczyście modlił się król w nowy rok. Zastanawiałem się, dlaczego akurat król wybierał ten psalm, by się nim modlić w nowy rok, ale pomyślałem sobie, króla z reguły różnie ludzie oceniają. Jedni dobrze, drudzy źle, wielu niesprawiedliwie. Może potrzebował takiej modlitwy. Ale z pewnością to jest dobre słowo, kiedy król zaczynał nowy rok i wszystko zaczynało się od początku i mógł powiedzieć, Panie, Ty zbadałeś moje życie, wiesz jak jest. To jest psalm, który wierzę Duch Święty umieścił w Biblii, abyśmy zdali sobie sprawę, że On wszystko wie. Amen. Czy On wszystko wie? Pamiętam pewną scenkę z Nowego Testamentu. Atmosfera była bardzo miła, wzniosła, taka wspaniała. Wszyscy mieli takie pełne przekonanie co do swojej wiary. Nie było łatwo, ale wierzymy. I Piotr wstaje i powiada do Pana Jezusa w Ewangelii Jana. Zresztą mu po raz trzeci mówi tutaj Ewangelia Jana. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu to po raz trzeci powiedział. Miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, co tu mu powiedział? Ty wszystko wiesz, że Cię miłuję, rzecze mu Jezus. Paź owieczki moje, chcę tu zwrócić uwagę na to. Panie, Ty wszystko wiesz. Nieważna ta atmosfera, ja wiem, Panie, takie spotkanie. W ogóle po tym wszystkim, co się stało, po Twoim zwycięstwie, no wiesz, ryby i tak dalej, ale Piotrze, miłujesz mnie? Pewnie. Ale kiedy zdał sobie sprawę, Panie, Ty wszystko wiesz. To jest Bóg, który chce się nam objawić przez Słowo Boże. To jest Bóg, który chce nam powiedzieć o sobie, że On wszystko wie. Psalm rozpoczyna się taką oczywistością, z którą co do Pana Boga wszyscy się zgadzamy. Jahwe, Ty mnie przenikasz i znasz. Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Zgadzamy się ogólnie, gdybym się zapytał, czy wszyscy są za, to każdy by powiedział, tak, o pierwszy werset to jest. Panie, zbadałeś mnie i znasz. No każdy z was by powiedział, no tak jest. Kochani, tutaj to słowo przenikasz oznacza przeniknięcie czegoś dogłębnie, do każdego szczegółu. Taki jest Bóg i takie jest Jego Słowo. My wiemy, że list do Hebrajczyków mówi, że Jego Słowo aż tam gdzieś do rozdzielenia, do kości, do samej głębi sięga. Tak Bóg przenika. To słowo przenikasz oznacza poznanie zawartości człowieka, tego, co ma w swoim sercu, tego, co myślał, myśli i pomyśli, tego, co zrobił, zrobi i co zrobił, robi i zrobi, tego, kim jest, kim był, kim będzie. Poznanie to jest tak głębokie, że gdybyśmy sobie zdali sprawę, ile Bóg o nas wie, to możemy albo się spalić ze wstydu, albo upaść na kolana i powiedzieć, dziękuję, że mnie kochasz za wszystko, co o mnie wiesz. Jest tak potężne. To poznanie jest tak intymne, że byłoby nam wstyd, gdyby ktoś inny oprócz Boga to wiedział. I dalej następuje werset drugi. Ty wiesz.
Przecież nie Piotr mówił, ty wiesz, że cię miłuję, pamiętacie? Ty wiesz, kiedy usiądę, kiedy powstanę, poznajesz moją myśl z daleka. Bóg wie, dla Boga jesteśmy o kimś takim. Malutkim, jak małe dzieci. Potrafię przewidzieć czasami, co się stanie i dlatego rodzice często zdążą złapać dzidziusia, zanim się wywróci. Wiedzą, o, znowu wstaje. Bóg wie, kiedy siedzę, kiedy wstaje. A po co mu to? Pomyśleliście, a po co? No a po co Bogu taka wiedza, kiedy ja siedzę i kiedy wstaję? Ja wiem, że może tak się nie powinno o Słowo Boże pytać, no ale pytam. Po co? Siedziałem w domu i się zastanawiałem, czemu Pan chce wiedzieć na temat takiej mojej aktywności i czasami, wiecie, mówimy, że myślę, że dlatego, że czasami mówimy, że coś robimy i ludzie się nas na przykład pytają, pracujesz już nad tym, tak, tak, myślę o tym, myślę, ale wiecie co, Bóg wie, że jeszcze nic na ten temat nie zrobiłeś. To jest tak jak profesor pyta ucznia, i co piszesz tą pracę? Myślę już o tym, myślę. Co tak naprawdę oznacza, że co? Że jeszcze nic nie zrobiłem. Krótko mówiąc, profesor pyta, wstałeś? I on mówi, wstałem, ale tak naprawdę jeszcze siedzi. Czasem mówimy, że coś robimy, ale Bóg wie, że tak naprawdę ciągle siedzimy w tej sprawie i nic z tą sprawą nie zrobiłeś, chociaż co niedzielę Duch Święty mówi do twojego serca, zrób z tym coś. Nie, ja się już biorę za to, Panie, od poniedziałku. Tak jak czasami słyszę palaczy, którzy zapalają kolejnego palacza, coś z tym muszę zrobić. Tak myślę, coś z tym zrobić, przestać palić, a tam bucha z niego dym. No coś muszę z tym zrobić. Krótko mówiąc, na razie nie zrobiłeś z tym nic. Czasem twierdzimy, że nie czynimy czegoś, na odwrót. Ale tylko Bóg wie, że w nas już się to zaczęło dziać. Pamiętacie, na przykład jest takie miejsce w Słowie Bożym, kiedy Pan Jezus mówi, że napisano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, kto spojrzy na kobietę i będzie jej pożądał w swoim sercu, właściwie już się dopuścił cudzołóstwa. My ludzie chcielibyśmy mówić Bogu, Panie, ja jeszcze nic nie zrobiłem. Nawet nie wstałem, żeby ją dotknąć, nie mówiąc o tym, żebym z nią miał jakieś tam relacje. A Bóg mówi, ty już tak naprawdę jesteś w drodze. To już się zaczęło. Pan wie, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Pan naprawdę wie, dokąd zmierza twoje życie. Czasami ludzie siedzą w kościelnej ławce, na kościelnym krześle. Czasami robimy coś, ale tak naprawdę w naszym sercu już została podjęta decyzja. Jeszcze jesteś tutaj, ale już cię tutaj nie ma. Jesteś już daleko stąd. Podjąłeś decyzję co do czegoś. On wie, czy naprawdę siedzisz, czy wstajesz. On wie, czy naprawdę działasz, czy nie działasz. On wie, kiedy naprawdę też odpoczywasz. Nie wiem, czy wiecie, ale my żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi nie potrafi już odpoczywać. Ludzie nie potrafią sobie po prostu usiąść na krześle w domu i siedzieć. Albo musi im telewizor huczeć, albo coś, albo pół litra chociaż, ponieważ mają sobie taki chaos, taki strach, takie przygnębienie, tyle różnych rzeczy, że oni nie umią, nie potrafią, nie mogą, no. Bóg wie, czy potrafisz siedzieć i czy wstajesz. Siedzę i wstaję, wchodzę, wychodzę. Niektórzy Żydzi, kiedy patrzyli na to, odnosili to też do początku i końca naszego życia, do tej drogi przez to życie. Często mówili o życiu i śmierci jako wejściu i wyjściu. Do naszych dni, do kresu. Słowo Boże mówi, poznajesz myśl moją z daleka. Dosłownie, kiedy Biblia mówi, poznajesz myśl moją z daleka, wiecie, to nie tyle chodzi Bogu o to, co ty sobie pomyślałeś. Ale bardziej chodzi, trudno nawet mi znaleźć słowo, ale zaraz wam to wytłumaczę, o wiedzę. Nie wiedzę w sensie, że 2 plus 2 to 4. O wiedzę, o to, co w nas jest.
Najbardziej chyba bliskim oryginałowi słowu będzie słowo zamierzenie. Wie, co myślisz zrobić. O tak by można było to powiedzieć. Bóg wie, co myślisz zrobić. Poznajesz moją myśl daleka. Pan Bóg mówi, ja wiem, co ty teraz zamyślasz zrobić. I wiem, na czym to opierasz. Dlatego nasze serce przed Bogiem nie może się ukryć. Czasami ludzie nie wiedzą, dlaczego ktoś coś robi. Kiedyś czytałem książkę pewnego psychologa. I on pisał o człowieku, który straszliwie znęcał się nad swoimi dziećmi. I żona tego człowieka przyszła do niego. I mówi, mój mąż za byle co kara dzieci. W naszym domu są drakońskie kary za wszystko. Nawet za to, że dziecko nie tak popatrzy. Za minutę spóźnienia dzieci straszliwe kary otrzymują. I kiedy ten człowiek zaczął badanie duszy tego nieszczęśliwego ojca, odkrył, że on po prostu na takiej wiedzy się opierał. W takim domu był wychowany. U niego w domu za wszystko był kij. Kij wisiał na głównym miejscu w domu. Przy wyjściu z domu wisiał kij. Kij mu się kojarzył z ojcostwem. Kij mu się kojarzył ze sprawiedliwością, dyscypliną i czasem spędzanym z dziećmi. I Bóg widzi też właśnie, to jest w tym sensie wiedza. Bóg widzi, co jest w twoim sercu, dlaczego popełniasz te same błędy. I wierzę, że dziś Duch Święty może cię zachęcić. Może sobie nie możesz poradzić z tym. Pan dziś do ciebie mówi, ja wiem, dlaczego ty taki jesteś. Może myślisz, Panie, inni bracia są lepszymi ojcami niż ja jestem. Ja tak nie potrafię dzieciom dać, jak ten czy tamten. Bóg wie dlaczego. Jeśli mu się poddasz, zmieni to. Może myślisz o sobie, jestem gorszą żoną niż inne żony, ponieważ no widzę, że mój mąż chciałby tak i tak. Ale Bóg do ciebie dzisiaj mówi, kochana żono, ja wiem dlaczego tak jest. Pozwól mi, że zmienię kształt tego, kim jesteś. Pozwól, że odmienię twoje życie, ponieważ ja znam twoją myśl z daleka. Ja wiem, co jest w twoim sercu. Ja wiem po prostu, co zrobisz i na jakiej podstawie to zrobisz. Ja cię nie sądzę za to, co robisz. Ale widzę całość, ponieważ wiem, dlaczego to robisz. Boży sąd jest sądem sprawiedliwym, wiecie o tym? A jedną z cech tej sprawiedliwości jest Boża Wszechwiedza. Słowo myśl. Ono tu oznacza zamierzenie, wolę, to co robię, to co decyduje w sercu swoim. Pan to zna i wie i bada. Zobaczcie, jakie uczciwe muszą być nasze motywy. Piotr pisze, że jakimiż my musimy być, jeśli oczekujemy gorąco nastania czego? Dnia Pańskiego. Kim musicie być, że ośmielacie się oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa? Innymi słowami. Bóg zna. Bóg wie, kim jesteśmy właśnie. Wiecie, czasem ludziom się wydaje, że mogą nabierać, nie wiem, żony, męża, dzieci, naiwnych ludzi. Iluż to mężów wychodzi z domu, oszukując swoją biedną żonę i swoje dzieci. Że idą, ale wcale nie idą tam, gdzie mówią, że idą. Ile to kobiet oszukuje męża. Ile to ludzi oszukuje siebie wzajemnie. Kochani, nie widzą ściany, o którą się rozbije każdy bezbożny. Bezbożny to jest człowiek bez Boga. Bezbożny to nie jest epitet, to nie jest obrażal słowo, żeby kogoś obrazić. Bezbożnik to jest nieszczęśnik. Bez Boga na świecie rozbije się o ścianę własnych kłamstw. Także, kochani, patrzmy na naszej pielgrzymce, na naszej drodze, na Bożą mądrość i drogowskazy. I teraz chciałbym was na chwilę zabrać do Biblii Gdańskiej, abyśmy trzeci werset zobaczyli z Biblią Gdańską. Tak czytałem sobie i porównywałem różne tłumaczenia, tak mi się spodobało, jak Biblia Gdańska to pięknie powiedziała. Zobaczcie. Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął. Świadomość wszystkich dróg moich. Podoba mi się, jak to zostało tu powiedziane. Wiecie, tu jest niesamowite takie Boże odkrycie dla mnie w tym słowie ogarnął. Nie chcę was tu hebrajskim zarzucać, takie tu jest użyte hebrajskie słowo zarach ogarnął, czyli wiecie, co to słowo ogarnął znaczy?
to słowo ogarnął dosłownie znaczy przesiać. Oddzielać ziarna od plewy. To znaczy to słowo tutaj. Bóg wie, co jest ważne, a co tylko zaśmieca twoje życie, innymi słowami. Ty zrodzenie moje i leżenie moje ogarnął. Pan Bóg patrzy i przesiał i oddzielił to, co ważne w twoim życiu od tego, co nieważne. To, co dobre od tego, co złe. Bóg mówi, patrzę na twoje życie i wiesz co? Podzieliłem twoje życie na to, co jest ważne, to, co nieważne, na plewy i na ziarno. I jeśli poddasz się prowadzeniu Duchem Świętym, poprowadzę cię tak, że będziesz w twoim życiu robił rzeczy ważne. Że będziesz robił rzeczy, które mają sens. Ponieważ ogarnąłem, ponieważ przesiałem, widzę wyraźniej niż ty. Ja widzę czasami, wiecie, jak marne są nasze oceny tego, co ważne. Prosty przykład przeżyłem kiedyś z naszym Danielem, który siedzi. Spędziliśmy cały dzień do późnej nocy na komputerze, który 3 dni później się i tak wysypał. Czy zepsuł. No. Tak w języku informatyków system się wysypał. Po prostu runął system. No. I wszystko na nic. Ja sobie myślę, że też człowiek cały dzień zmarnował. Ten całe serce swoje włożył, żeby to zrobić. Ja też. Właściwie 3 dni później to już nie miało znaczenia. Nie lepiej było w tym dniu pójść i, nie wiem, zaorać pole. Chociaż wiadomo, że jak wyjdziesz na drugi dzień, to nie okaże się, że z powrotem jest niezaorane. I dalej mamy też tutaj to słowo świadomość wszystkich dróg moich. I znowu w oryginale tu jest, powiedziałbym, też chodzenie moje i leżenie moje przesiał. Oddzielił ziarno od plew w nim, a świadomość dosłownie tłumacząc, to jest takie tutaj słowo sakham. Opatrzyć, tak jak ranę się opatruje. Badać, poznać pożyteczność. Poznałeś pożyteczność i opatrzyłeś moje drogi. Zobaczyłeś naprawdę, ile warte jest to, co robię. Próbuję znaleźć słów ludzi, jakie nasze słowa są ograniczone, przynajmniej w moim wykonaniu. Oto jak Pan patrzy na naszą drogę. Tyś chodzenie moje i leżenie moje przesiał, podzielił. Widzisz w nim to, co dobre, to, co złe. Ziarno od plew w tym chodzeniu podzieliłeś. Tyś opatrzył, zbadał i określił i poznał pożyteczność wszystkich dróg moich. Przyjaciele, bracia, siostry, Bóg nie jest jakąś kosmiczną siłą. Ogólnie takim ogólnym bóstwem, które gdzieś tam ogólnie wpływa na nasze drogi życiowe. No tak ogólnie, Boga tam za bardzo nie obchodzą szczegóły. Nie. Jest, Bóg nie jest Bogiem ogólnej koncepcji. Jest Bogiem doskonałego poznania naszego życia. Wiecie, Boże poznanie pogłębia się dalej. Co werset dalej, to jeszcze więcej o nim widzę. Psalm 134 werset, teraz dalej. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Czy nie od tego w ogóle się powinno kazanie zaczynać? Czy nie od tego się powinno w ogóle zaczynać wszystko, co się mówi? A może tu w tym miejscu się powinna w ogóle Biblia albo ten psalm zaczynać? Albo już na pewno cała nasza modlitwa i nasze myślenie o naszej relacji z Bogiem. Bo czasami, wiecie, ja wiem, że mniej więcej tak ludzie, którzy są troszeczkę świadomi pewnych dogmatów na temat Pana Boga, to tego nie powiedzą głośno, ale tak w sercu to tak trochę mamy takie westchnienie czasami. O Boże, gdybyś tylko wiedział, co ja wiem. Wiecie, o czym mówię? Tu nie chodzi teraz o jakieś ogólne poznanie, że nie wiem, że Pan Bóg zna po prostu w kwestii takiej językowej, wiecie, no, że Bóg wie, że jeśli chodzi o język, gramatykę i znaczenia słów, nie w tym sensie tutaj jest to napisane. Jest napisane w Bożym sensie.
Choćbyś nie wiem, jakiego języka użył, nawet gdybyś sobie swój własny język wymyślił, Bóg i tak wie, co chcesz powiedzieć i co powiesz. W tym sensie. Tu jest takie słowo, które mówi, że to poznanie jest całkowite. Dokładnie to, co jest na myśli. Nie ma bowiem... jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, znasz. I to znasz oznacza dokładnie to, co masz na myśli, że mówisz. Znaczy, ja się mogę pomylić i nazwać ten kolor zamiast żółtym, nie wiem, powiedzieć, że to jest fioletowy. Ale Boże poznanie moich myśli jest takie, że Bóg wie, co ja myślę, kiedy mówię. Chyba najlepszym przykładem tego jest, większość z Was przynajmniej na tej sali macie swoje dzieci. Kiedy dzieci zaczynają mówić coś, to jest to kompletnie niezgodne ze składnią. Ja nie słyszałem, żeby 3-letniemu dziecku ojciec wziął język słownika polskiego, znaczy słownik języka polskiego, przepraszam, widzicie, i tłumaczył, słuchaj, to jest tak. Nie, wiecie przecież, o co chodzi. Pamiętam, jak brat, pastor Andrzej opowiadał mi z Jastrzębia, że jego syn, jak był mały, to wpadł w pokrzywy. Wyszedł z nich z płaczem przed ojcem i cały się pokrzywiłem. Ojciec, słuchaj, tak się nie mówi. Mówi się, że dolne parzydełka rośliny weszły w kontakt z naszą skórą. I zaszła reakcja białkowa i tak dalej. Jakoś to tam się tak nazywa. Nie, daj spokój. Pokrzywiłem się, no. Wiesz, o co chodzi? Nie udawaj mądrego, bo nawet nie wiesz, o co chodzi. Po prostu wpadłem w pokrzywy. O to chodzi. I Pan Bóg wie, zna Twoje słowa. My ludzie się łapiemy za słowa. Politycy się łapią za słowa. Bóg Cię nie łapie za słowa. Bóg wie, co mówisz i za to Cię łapie. Jeśli Mu coś obiecasz, On wie, że Mu obiecujesz. Jeśli Mu mówisz... Mów sobie, jakimi słowami chcesz. On wie, co ty naprawdę mówisz. Kiedyś na granicy się zatrzymuje, a celnik się pyta, czy ma pan papierosy i wódkę. Ja mówię, nie piję i nie palę. Ja pana nie pytam, czy pan ma nałogi. Ja pytam, czy pan przewozi. On wie, co chce usłyszeć. Jest fachowcem. Ja nawet nie zastanowiłem się nad tym. Ja mówię, nie palę i nie piję. On mówi, ja nie pytam, czy pan ma nałogi. Ja pytam, czy pan nie przewozi. On wie, co ja mówię, bo potem jakby się okazało, że mam, to on powiedział, a ja nie mówię, że nie mam. Ja mówiłem, że nie palę i nie piję. My ludzie kręcimy, ale widzicie, Bóg mówi, ja znam Twoje słowa. Kiedy mówisz do Pana Boga, kocham Cię, to Bóg wie, co mówisz. Panie Jezu, kocham Cię. I nie usłyszysz, jak z góry się głos odezwie, no powiedz to jakoś tak ładniej. Nie. On Ci da to poznać. Jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim dzieckiem. On to sygnalizuje. Ostatnio Aneta wchodzi do kuchni, do Gosi. Staje przed nią, otwiera ręce i mówi, bierz to Twoje dziecko. Patrzy, przyniosła, mówi, jest to mi powiedziała. 2 lat nie ma jeszcze. Mówi, bierz to Twoje dziecko. Dziś musiała od nas usłyszeć chyba. Ale my się nie drżymy, my wiemy, o co chodzi. Pamiętam, kiedyś mieliśmy gościa w zborze. Daniel był wtedy jeszcze bardzo mały. Mogę coś o tobie powiedzieć? Jedziemy samochodem, a Daniel jeszcze wtedy ledwie uczył się mówić. I gość, nie chce powiedzieć kto, bo nie wiem, czy sobie życzy, żeby to było nagrane. Jedziemy samochodem. I w pewnym momencie Daniel patrzy na niego i mówi, chcesz sikać? On mówi, ja nie chcę sikać. Chcesz, tylko nie wiesz. On mówi, bracie Mirku, twój syn mówi, że chce sikać, a ja nie chcę sikać. Ja mówię, słuchaj, on jeszcze nie potrafi tego w dobrej formie, on ma na myśli, że on chce sikać. On mówił, ze względu na to, że był naszym pierwszym dzieckiem, mówił dokładnie w tej samej formie, w której my do niego, czyli chcesz jeść, chcesz sikać, chcesz iść na dwór. I ciągle pracowaliśmy nad nim, zmienialiśmy to, ale... I zaskoczenie tego człowieka było kompletne. Jak to? Ja nie chcę sikać, mówił. On mówi, chcesz, tylko ty nie wiesz.
My wiedzieliśmy, wiecie dlaczego? Bo byliśmy jego rodzicami. Dzisiaj wyrósł, jest duży, siedzi tu. I już nie mówi tak. Dzisiaj potrafi lepiej się wysłowić, ale widzicie, w naszym życiu jest czas. Jakże śmieszne jest, kiedy czasami ludzie przypisują ładne modlitwy sobie do zeszytów. Kiedyś byłem u takiej osoby, która mówi, że przypisuje ładne modlitwy i zbiera, czy nie mam jakiejś. No wiem, codziennie mam nową. Ponieważ Bogu nie zależy na ładnych modlitwach. Powiedz Panu, jak jest. Powiedz takimi słowami, jak potrafisz. Jeśli tak ci się życie poukładało, że szkoły żadnej nie skończyłeś i nawet dobrze się po polsku nie umiesz wysłowić, nie przejmuj się. Ojciec w niebie cię kocha i wie, co chcesz powiedzieć. Jeśli jesteś profesorem i znasz wszystkie tajniki języka polskiego, nie przejmuj się. Bóg i tak ci nie da tego, o co prosisz, jak nie będziesz właściwie prosił. Musisz mieć świadomość, że to jest Ojciec w niebie. On rozumie dokładnie to, co mówisz, a nie to, co ty byś chciał. Boga nie da się zaćmić. Bogu nie da się mówić, że mówimy co innego, niż naprawdę mamy na myśli. W ten sposób to nie działa. Co przyspieszymy, bo jesteśmy przy 4 wersecie. Nie przejmujcie się. Dalej trochę szybciej pójdzie, ponieważ będziemy większe fragmenty Słowa Bożego przerabiać zaraz. Wiecie, werset ten jeszcze chcę zostać przy 4, pokazuje nam coś jeszcze. W swej głębi ten werset naucza nas, i to jest kwestia tego, co on teraz naucza, bo z niego się wyuczymy, że zanim Słowo powstanie, zanim w ogóle zostanie nawet pomyślane przez nas, ponieważ to, co myślimy dla Boga ma znaczenie, jak już wcześniej powiedziałem to na przykład w wypadku Zeusa, pamiętacie? Jezus mówił, że ma znaczenie, co człowiek co myśli. Nie to, co już zrobił, to, co myśli. Słowa, myśli i uczynki muszą być jedno, jeżeli chcemy mieć harmonię w naszym życiu. Bo przed Panem Bogiem to jest hałas, jeżeli co innego myślimy, co innego mówimy, jeszcze co innego robimy. Kochani, werset ten pokazuje, że zanim Słowo powstanie w naszych myślach, zanim ono w ogóle wejdzie w byt, to nie to, że Bóg wie, co ty teraz myślisz i co powiesz, bo to by nie trzeba było pisać w wersetach, to akurat my wiemy. Bóg wie, co ty nie pomyślałeś jeszcze, a co pomyślisz i powiesz. Jeszcze go nie ma, a On znaje całe. Ponieważ Jego drogi są wyższe niż nasze drogi. Jego myśli wyższe niż nasze myśli. Z powrotem wracam do Piotra i do Pana Jezusa. Znowu do dnia, kiedy atmosfera była taka wzniosła. Znowu człowiek myślał, że wie lepiej. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, co? Nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Jak myślicie, czy oni kłamali? Czy naprawdę w to wierzyli, co mówili? Oni naprawdę w to wierzyli, co mówili. Ale Jezus już wiedział. Zobaczcie, w pełni ich serca były przekonane, że wytrwają z Panem do końca. On nawet, Piotr, nie pomyślał jeszcze o tym, żeby wypowiedzieć słowa, nie wiem, kto to jest. A Jezus już znał te słowa, jak? W całości. On zna je całe. Pomyślmy w świetle tego, jak Bóg nas kocha. Jak Bóg nas kocha. Wyobrażasz sobie, na przykład jesteś młodą żoną, masz mieć męża, albo jesteś młodym panem młodym, masz mieć żonę. I nagle przychodzi taki coś, taki ktoś, to wszystko wie. Wyciąga aparaturę i wyświetla ci karkołomną awanturę domową, którą będziesz miał za 15 lat. Patrzysz, ten przystojny facet wygląda, jakby zjadł wszystkie hamburgery na świecie. Ta piękna dziewczyna wygląda, jak to się kiedyś dobrze do Hegi wyraziła, camping w mini. I masz ją dalej kochać. I jeszcze ta karkołomna awantura. My myślimy wtedy, nie, ja w to nie wchodzę. Tak ma być za 10 lat. Pomyśl teraz, Bóg wiedział o tobie, co będzie dzisiaj, co było wczoraj. Upadliście kiedyś w waszej wierze? Ja upadłem w mojej wierze. I wiecie co? Zdaję sobie dziś sprawę, że Bóg o tym wiedział i ciągle mnie kocha.
ponieważ widzi jeszcze dalej, ponieważ widzi koniec tego. Widzi owoc, nie widzi tej jednej awantury, którą mu zrobiłem w swej głupocie. Nie widzi tych jednych upadków, ale widzi całość. Widzi mnie jako swoje dziecko, widzi ciebie jako swoje dziecko. Bóg dalej patrzy niż ty, niż ja. Wiecie, przed ludźmi można grać, udawać, ukrywać myśli w swoim sercu. Można nienawidzieć albo kochać, ale nie wypowiadać tego. Ale Boga tak się nie da oszukać. Bóg już to zbadał. Już wie. Już dzisiaj możesz się modlić, aby cię na przyszłość prowadził i aby ci pomagał. Słyszysz mnie? Dzisiaj możesz się o to modlić. Aby ci na przyszłość Bóg pomagał. On już dzisiaj wie to, czego ty nie wiesz. Dlatego wiele, wiele jest pokory w ludziach, którzy potrafią zrozumieć Słowo Boże, o którym mówi Pan Bóg, że, o którym Biblia mówi, przepraszam, że czasami my ludzie mówimy, że pójdziemy tam i tam, zrobimy to i to. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Mamy plany. Zbuduję, odłożę, zrobię. Głupcze, jeszcze dziś zażądają twojej duszy. Odezwie się wieczność. Co ty wiesz? I nagle człowiek mogłoby człowieka zatkać z wrażenia, a więc jak mam żyć? I wtedy się włącza w sercu psalm, który się śpiewa. Nowa pieśń. Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, gdy wstaję. A myśl moją z oddali przenikasz. Możesz się modlić. Czy wtedy człowiek wstaje, wstrząśnięty Bożą wolą i osobą. Ile razy myślałem, że jestem sam, a On przecież wie. Cóż mogę powiedzieć, nic mogę przejść dalej. 5, 6 werset. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Czy widzicie, co tutaj pisze? Patrzysz do tyłu, a tam Bóg ma wszystko pod kontrolą. Patrzysz do przodu, a tam Bóg ma wszystko pod kontrolą. Patrzysz, co ci może spaść na głowę w takim wypadku, a tam Bóg ma wszystko pod kontrolą. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu i żebym się czuł bezpieczny, kładziesz na mnie rękę swoją. Gdziekolwiek obróci człowiek swoją twarz, z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu, z góry, kładziesz na mnie, ogarniasz mnie, kładziesz na mnie rękę twoją. Chwała ci, Panie Jezu. I wiecie, tu jest ciekawe to słowo ogarniasz. Słowo ogarniasz było dla mnie wstrząsem, które jest tutaj użyte w oryginale hebrajskim, ponieważ tak wiele znaczeń ma to słowo, a każdy z nich Bóg może zastosować w naszym życiu. Przeczytam wam znaczenia hebrajskiego słowa, które my mamy przetłumaczone jako ogarniasz mnie. Posłuchajcie znaczenia tego słowa w języku hebrajskim. Otoczyć, chować, oblegać, wszcząć wojnę, nacierać, trapić, uciskać, ulać, wykształtować, formować. Każdą z tych rzeczy Bóg może. Może cię otoczyć, może cię schować, może cię Pan Bóg oblegać, może wszcząć wojnę, może nacierać, trapić, uciskać. A już na pewno wiemy, że może to, co się dzieje w naszym życiu, może ulać, wykształtować i formować. Może czy nie może? Prawdziwie, tyś jest garncarzem, jam gliną jest. Kształtuj mnie, ty wszystko możesz. I dalej następuje spis niemożliwości. Niemożliwości ucieczki. 7 werset, czytajmy dalej. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Czy da się uciec przed Bogiem? Nigdy nie zapomnę,
Kiedyś wam już o tym mówiłem tutaj. Byłem na pewnej dużej konferencji jako usługujący. Dużo, dużo ludzi. Cały taki wielki kinoteatr. Niektórzy rozmawiali, niektórzy tam się jeszcze drapali po głowie, wiecie. I tak pomyślałem, jak uwagę ludzi przykuć. Wiecie, co powiedziałem? Rozpocząłem moje słowo. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Cisza. Co? Wiecie, to wierzący zaraz tam za nim pomyśli, to ma odpowie. Jest jedna droga, co ty mówisz? Ja mówię, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Cisza, jak makiem zasiał. Buddyzm. Wyobraźcie, tam byli jeszcze tacy z takich kościołów, wiecie, takich. Hinduizm. Komunizm. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Biedny pastor musiał przyjechać. Kogo ja zaprosiłem? Ale tylko jedna droga prowadzi w ten sektor, gdzie nie ma sądu Bożego. Gdzie spotykasz Boga nie jak sędziego, ale jak Ojca. Tylko jedna droga prowadzi w ten sektor, gdzie wpadasz w Boże ramiona i się cieszysz z tego spotkania. A wszystkie inne zaprowadzą cię na sąd. Amen czy nie? Wszystkie. Nie da się Boga uniknąć, nie da się Go obejść. Nie da się umrzeć i urodzić jako żyrafa albo robaczek. Ciekawe, kim bym był, ludzie mówią. Spotkaliście się z takim myśleniem, nie? Ono przeniknęło myśli wielu ludzi. Te religie wschodu, pogańskie, przeniknęły. Spotykam się wiele razy z tym, że ktoś coś jakiego robala, muchę, a może to wujek, a może to dziadek. Jaki oszukańczy sposób mówiący człowiekowi, że może ominąć sąd, na którym zostanie zadane pytanie, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem w swoim życiu? Czy wiesz, że Jezus umierał na Golgocie? Czy wiesz, że słyszałeś to słowo? Gdyby się dało uciec przed Bogiem, to Boży sąd nie byłby sprawiedliwy, gdyż Bóg czasem nie wiedziałby, co robiłeś, a więc nie mógłby cię sądzić. Gdyby się dało przed Bogiem uciec i na chwilę schować, mógłbyś śmiało wyjść z ukrycia i powiedzieć, a ty nie wiesz, co ja tam robiłem. A więc nie możesz mnie już sądzić. Ale Bóg mówi, ja wiem wszystko. Nie da się uciec. Poza tym nie byłby też wtedy Bogiem wszechobecnym i wszechmogącym, ponieważ byłoby gdzieś miejsce, gdzie Go nie ma. Psalmista nie chce uciekać przed Bogiem, ale zobaczcie, uczy nas i pokazuje nam nicość i małość ludzkiego myślenia. Przestań się gniewać na Boga za to, co sam w przeszłości zrobiłeś. Może zawiodłeś, może zgrzeszyłeś, może straszliwie zgrzeszyłeś. Wyznaj dzisiaj Jezusowi. Bóg i tak przecież to wie. Wyznaj to, aby Bóg zobaczył, że jest pokora i poczucie winy w twoim sercu. Powiedz, Panie, ja wiem, że Ty wszystko wiesz. Chcę Cię kochać, chcę chodzić za Tobą. Werset 7, ciekawą rzecz tutaj mówi. Zwróciliście uwagę na werset 7? Dokąd ujdę przed czym? Duchem Twoim. I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Po co on się powtarza? Czy oblicze i duch to jest innych dwóch bogów? Tak czy nie? Jest dwóch bogów czy jeden Bóg? Macie problemy doktrynalne? Jest jeden. O co tutaj chodzi? Wiecie, zaciekawiło mnie to i trochę poszukałem, bo patrzyłem w oryginał, że tak się wyrażę, w przekład hebrajski. Duch to jest ruła. Oznacza Bożą działalność, Boże działanie wszędzie, nawet bardzo daleko. Czasami tam, gdzie Bóg działa, gdzie ruła działa, to nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to On działa. Jego lud wie, ale obok obcy nie wiedzą. Ale oblicze, to jest hebrajskie beim, oznacza Bożą obecność. Oznacza Bożą obecność. Nie można innymi słowami uciec od Bożego działania i od Bożej obecności. Bóg będzie działał i będzie obecny. Nikt nigdy Boga nie wyprosi, ani nikt Mu nie zwiąże rąk.
Nikt nigdy mu nie da po łapach, nikt nigdy mu nie powie, że mu czegoś nie wolno ruszać i nikt nigdy mu nie powie, aby się nie patrzył i aby odwrócił się i udawał, że nie widzi. Idąc dalej, podoba mi się werset 8. Wiecie, co pokazuje werset 8? Werset 8 pokazuje płytkość odpustowego i ludowego myślenia o diabełkach i aniołkach. Ludzie sobie poukładali duchowy świat w niebo i piekło, myląc pojęcia i spłycając Boga. Ich świat to są odpustowe diabełki pomalowane plakatówkami z drzewa, z rogami i widłami. Jakieś durne aniołki. Ale Bóg pokazuje, że Jego organizacja duchowego świata jest zupełnie inna, niż sobie ludzie to poukładali. Kiedyś słyszałem, jak jedna kobieta mówiła, że widziała piekło. Była wzięta do piekła. I w piekle na wielkim tronie siedzi diabeł. I te dusze tam przed nim drżą. To jest chory i nieprawdziwy obraz. Nie wiem, co widziała, nie wiem, co zjadła, ale na pewno nie było świeże. Widzicie, stare pogańskie wierzenia uważały niebo i ziemię i podziemia za miejsca. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, to jest ważna rzecz. Stare pogańskie wierzenia uważały niebo, ziemię i podziemia za miejsca, gdzie zamieszkują konkurencyjne ze sobą bóstwa, które konkurują ze sobą. Czyli ci u góry nie za bardzo lubią tych na dole, a ci na dole wiedzą, że ci tam pod ziemią są jeszcze gorsi. I sobie podkładają nogi. I sobie robią psikusy. I ludzi sobie podkradają. I uprawiają jakąś dziwną konkurencję. My dzisiaj nie mówimy o bóstwie, my mówimy o Bogu Wszechmogącym. Mówimy o Bogu, który samym swoim majestatem zmiata konkurencję. Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeśli położę się w Szeolu, tam będziesz. Niebo wiemy, Szeol, semici wierzyli, miejsce przebywania umarłych. Jakby nie patrzeć. Nie ma konkurencji. Tamto gdzieś jest taki diabełek, ma rożki, ma kociołek i tam Panu Bogu wstęp zwroniony. Independent Republic of Devil. Czyli niezależna, jak to bym powiedział, niepodległa republika diabelska tam jest. I Panu Bogu nie wolno? My mówimy o władcy, przed którym cały duchowy świat drży. Każde jego polecenie będzie spełnione teraz i natychmiast. A diabeł, jeśli chce coś zrobić, to jak kundel z podkulonym ogonem musi najpierw spytać, czy może. To jest Bóg, którego ja znam. To jest Bóg, który zwyciężył na krzyżu Golgoty i zdeptał wszelką moc diabelską. I zwyciężył zwycięstwem ostatecznym, zwycięstwem, nad którym nie ma między Bogiem i diabłem dyskusji, debaty teologicznej. Zwycięstwem, które może być Twoim zwycięstwem, bo jesteś dzieckiem Bożym. Widzicie, to są rzeczy, które my musimy wiedzieć. To są rzeczy, które my musimy wiedzieć. Mówimy o Bogu, który jest Bogiem potężnym. Nie ma przed Bogiem ucieczki ani w górę, ani w dół, mówi wiem psalm. Bo ani tam nie da się jakoś go ominąć w pionie. Nie ma jej też w poziomie, mówi ten psalm. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza. Wiecie, co to jest ranna zorza? To jest wschód. To jest poranek. Nie da się. Nawet tam prowadziła mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A więc skierujmy się na zachód, tam skąd nadchodzi mrok, ciemność, noc. Gdybym uciekł na zachód i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Przed Panem Bogiem nie da się schować pod łóżkiem. Człowiek, który próbuje uciec przed Bogiem, przypomina dziecko, które w czasie pożaru domu chowa się gdzie? Pod łóżko.
To nie jest dobra kryjówka. Bóg znał twoją biografię, zanim powstanie twoja autobiografia. Bóg wie o tobie wszystko. Wiecie, człowiek, czasami ludzie mówią, a to dziecko to nie było w planach. To dziecko urodziło się, chociaż nikt go nie chciał. Człowiek może nie być w ludzkich planach, ale nigdy nie jest poza Bożymi planami, zgadzacie się? Nie ma dzieci, o których Bóg by powiedział, oj, ups. A ty skąd? Rodzice tak mówią czasem, ale nie Bóg. My, wierzący, wiemy, że każde dziecko jest czym? Darem. Bóg nikomu nie podaruje niechcąco życia, za które syn jego na Golgocie umierał. Wiecie o tym? Bogu się nie zdarzy niechcąco życia podarować, bo za to życie Syn Boży na Golgocie był przybity. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. Dokładnie w tym żydowskim sposobie myślenia chodzi o to, że uświadamia sobie człowiek, że jest obnażony, odkryty przed Bogiem głębiej niż tylko jakby bez szat. Człowiek powstał utkany w głębinach ziemi, dlatego zresztą czasem mówimy, zobaczcie, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Stamtąd pochodzimy. A to, co najcenniejsze, włożył w nas Bóg. W wersecie 17 i 18 teraz psalmista z takim poznaniem zaczyna sobie uzmysławiać, jak wspaniałe są Boże zamysły, Boże plany. I to jest to, powoli się zbliżamy do końca naszego psalmu. I chciałbym, abyście zobaczyli, abyście dzisiaj wyszli z tego miejsca, z tym przekonaniem, że Bóg ma wspaniały plan. Wiecie, człowiek, który chciałby poznać i jakoś logicznie poukładać Pana Boga, przypomina dziecko z wiaderkiem i z łopateczką, które siedzi na plaży gdzieś w Sopocie i mówi, policzę wszystkich na ręka piasku. Bez sensu. Możemy go poznać tylko tyle, ile nam da. I dla człowieka pełnia poznania boskości jest w Chrystusie. Znowu wracamy do Niego. Wiecie, mamy Stwórcę, który włożył w nas siebie. I kimże bez Niego jesteśmy? Podobał mi się pewien cytat wypowiedziany przez Maxa Lucado. Posłuchajcie, co powiedział. Bez Boga człowiek to w najlepszym wypadku zorganizowany zwierzak. W najgorszym poukładana kupa pyłu ziemskiego. Kimże jesteśmy bez Boga? Jeżeli, posłuchaj mnie uważnie, ja wiem, że wiem. Jeżeli masz Stwórcę, bracie i siostro, jeżeli masz Stwórcę, to jesteś darem Bożym dla twojej rodziny, dla twojego zboru, dla tego miasta. Wierzycie w to? Bo masz Stwórcę, stworzył cię i dał ciebie w darze. Jesteś tu, żeby świat się rozradował tym, że jesteś, a Bóg, żeby się cieszył tym, że jesteś. I co czynisz? Pomyśl o tym. Już mówiłem, rozpoczynając, ten psalm jest taką właśnie modlitwą niewinnie oskarżonego, na co wskazują nam właśnie wersety, które za chwilę chciałbym jeszcze zobaczyć. A więc wracamy na salę sądu. Nawet jeżeli jest to sąd niesprawiedliwy. Przeczytajmy to. 19-22. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Oto wersety, którymi mógłby ktoś zacząć swoją obronę. To jest ten pozorny początek, o którym wcześniej mówiłem, że wydaje się, że tu się powinno wszystko zaczynać. Lecz psalmista najpierw zrobił coś, co i tobie i mi doradza, zanim pójdziesz dziś do domu. Uzmysłowił sobie, kim jest Bóg w jego życiu, jak działa Bóg w jego życiu, jak ważny jest Pan dla ciebie. Nie martw się tym, jaki jest osąd ludzki. Chwała Jezusowi za to słowo. Przecież to jest jakby scena z sądu. To są myśli kogoś, kto jest oskarżany. I mówi, ja sobie nie zasłużyłem, a oni co mi robią?
Ja widzę prawie, że jego ból, jego łzy stoją, patrzą, wiedzą, że kłamią i kłamią. A jego dusza woła: Panie, Ty wiesz, oni kłamią, oni nie wiedzą, co ja czuję. Jakże wielu ludzi doświadcza tego. Wiem, że i tutaj na pewno są ludzie, których oszczercy zranili. I dzisiaj Pan Ci daje szczepionkę na przyszłość. Lekarstwo na teraźniejszość. Usuwa blizny z przeszłości. Nie martw się tym, co oni myślą. I ja Cię zbadałem i Cię znam. Ale Panie, jeśli Cię oskarżą znowu, pamiętaj, kim ja jestem, Twój Pan. Ale Panie, co ja mam zrobić? Jak więc dalej żyć? Jeśli uważnie wytężysz swoje uszy, jeśli otworzysz swoje serce, jeśli pozwolisz, aby Duch Święty dał Ci modlitwę, wiesz, jak będzie brzmiała? Badaj mnie, Boże. I poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Panie, tylko Ty masz rację. Panie, tak bym chciał lepiej żyć w przyszłości. Prowadź mnie. Panie, odważę się dziś Ciebie poprosić. Pokaż mi moje życie tak, jak Ty je widzisz. A nie jak ludzie, opinie, tradycje. Panie, prowadź mnie. Droga zagłady. Dosłownie, droga zagłady w tym tekście oznacza drogę, na której odczuwa się ból, drogę bólu, drogę zła i najważniejszy kontekst tego słowa, drogę bałwochwalstwa, czyli drogę niepoznania jedynego prawdziwego Boga. I zobacz, czy nie kroczę drogą bólu. Zobacz, czy nie kroczę drogą zła. Zobacz, czy nie kroczę drogą, na której tylko mi się wydaje, że Ciebie znam. A Tyś jeszcze większy niż mi się wydaje. Jeszcze wspanialszy niż ja myślę. To jest droga zła w dosłownym znaczeniu tego słowa. Droga zagłady, przepraszam. W dosłownym znaczeniu. Droga niepoznania jedynego prawdziwego Boga. To droga bez poznania prawdziwej radości w takim razie. Prawdy o tym, co dobre i jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego mamy. Zamiast spełnionego życia na tej drodze jest ból i rozczarowanie. Zamiast dobra kolejny zawód i klęski. Zamiast Boga jakaś tam wiara. Wierzysz? Wierzę. A w co wierzysz? No co wierzę? No. W komunii byłem. Jak to się nazywa, to po komunii. Bierzmowanie. O, bierzmowanie miałem. No. Ja się pytam, czy wierzysz w taką wiarę, co podnosi. W taką wiarę, która ci się przyda. W taką wiarę, że jak wołasz, to po drugiej stronie słychać. W taką... Czy wierzysz w takiego Boga, który odpowiada na modlitwę? Czy nie kroczysz drogą zagłady? Teraz mówię o takiej wierze. Wierzę w jedynego prawdziwego Boga. Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj idzie tą drogą. Drogą bólu. Całe jej życie to ból. Drogą zła, muszą ciągle kręcić, oszukiwać. I drogą niepoznania Boga. Znasz Boga? No jakiegoś tam znam. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A więc sprawdź mnie, Panie, czy jestem w Chrystusie tak ukryty? Czy jestem w Chrystusie tak, aby być bezpiecznym? To jest wielka różnica. Kiedyś słyszałem taką anegdotę, jak zapytali jedną dziewczynę, czy byłaś kiedyś grzesznikiem? Ona mówi, byłam. No ale się nawróciłaś, nawróciłam. No i już co, nie jesteś teraz grzesznikiem?
Dalej jestem. No to w czym różnica? On mówi, bo kiedyś do grzechu biegłam i lgnęłam, a teraz od grzechu uciekam do Boga. W tym różnica. Sprawdź, czy jesteś na właściwej drodze. A prowadź mnie drogą odwieczną. Chyba nie muszę mówić, kto jest drogą odwieczną. Bo był odwieczny Boży plan, odkryty od wieków w Chrystusie. On jest drogą odwieczną. Niech Pan was błogosławi.